Jak żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują? Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Lizbona. Lena Urbańska. Podróżuje, pisze, opowiada. Autorka książki Bangkok Stories. Prowadzi profil Razem Taniej. Lena, dlaczego Lizbona? Słuchaj, to jest pytanie, na które cały czas formułuję sobie odpowiedź. Po pierwsze dlatego, że plan taki był już od dobrych kilku lat. My podróżujemy od ponad 10 i to pół roku w roku gdzieś spędzamy w trasie i doszliśmy do momentu, w którym potrzebujemy też się trochę zatrzymać, żeby ta podróż była bardziej podróżą na miejscu, bo jak się okazuje przeprowadzka do danego miasta może być tak samo fascynująca i odkrywcza, jak właśnie podróżowanie po wielu krajach w ciągu kilku miesięcy. Takie pierwsze doświadczenie właśnie mieliśmy w zeszłym roku w Bangkoku, do którego postanowiliśmy się przeprowadzić na kilka miesięcy i byłam absolutnie zachwycona tym, jak możesz odkrywać to miasto z perspektywy osoby, która się zatrzymuje w jednym miejscu na dłużej, a jak jest to różne od osoby, która odwiedza to tylko na weekend i zupełnie inne rzeczy doświadcza, na co innego zwraca uwagę, inaczej wygląda zupełnie twój dzień, bo masz czas, chodzisz po 20 kilometrów dziennie, a jak się przeprowadzasz, to zaczynasz sobie po prostu układać swoje kafelki, czyli szukać miejsca, gdzie zaczynasz dzień od kawy, mieć swój sklep spożywczy, w którym kupujesz rzeczy, jakąś panią, która ma jednak lepsze pomidorki, a pana, który ma więcej uśmiechu na twarzy. Zaczynasz łapać kontakt faktycznie z ludźmi, których widzisz stale, więc czujesz się też już częścią jakiegoś tam swojego podwórka i faktycznie taka podróż na miejscu w Bangkoku w zeszłym roku była niesamowitym doświadczeniem. Jednak wiedzieliśmy, że to miejsce, w którym chcielibyśmy zatrzymać się na dłużej, musi być w Europie, że te podróże do Azji są czymś, co absolutnie kochamy, odpoczywamy i cały czas nas fascynują, ale jednak kulturowo potrzebujemy Europy też ze względu na bliskość rodziny i też większe możliwości pracy. I padło na Lizbonę ze względu na to, że ostatnie 3 zimy spędzaliśmy w Portugalii. Spędzaliśmy je głównie w kamperze, uciekając najpierw przed COVID-em do jednego z nielicznych krajów, po którym można było się jeszcze faktycznie poruszać. I siedzieliśmy głównie na południu. I tak sobie wyobrażaliśmy, że może to już jest ten czas, kiedy my się zatrzymamy, jakiś taki domeczek może gdzieś wynajmiemy, w dalszej perspektywie kupimy, że ten ogródek i ten spokój, że już tak pędzimy ostatnie 10 lat, że faktycznie warto by było się zatrzymać. Jednak po tych 3 miesiącach w Bangkoku stwierdziliśmy, że jesteśmy totalnymi mieszczuchami, potrzebujemy jeszcze energii miasta, bodźców i tego, ile miasto tak naprawdę nam, ludziom cały czas daje, że ten spokój okej, ale to ja tam mogę pojechać na weekend, ale jednak to miasto jest nam dzisiaj bardzo potrzebne, a Lizbona jest wyjątkowym miejscem, które łączy tak wiele dla nas istotnych rzeczy, jak właśnie jednak wielkomiejskość, jednak stolica. Z drugiej strony mieszka tam około 500 000 ludzi. To jest prawie tyle, co w Poznaniu. W Poznaniu mieszka chyba około 600 000, tak jak właśnie w Lizbonie. Więc możesz faktycznie uciec od tego zgiełku, mimo tego, że jest jednym z najbardziej turystycznych miast w Europie. I jest słońce. 300 dni w roku w Portugalii świeci słońce. Takie są statystyki i dla mnie to jest bardzo istotne. 2, ocean, czyli jego ogromna potęga i coś, co on powoduje w mojej głowie, czyli ogromny spokój i tak jak patrzę na ten rytm fal, który mnie uspokaja, tak jest to mi bardzo potrzebne. A po trzecie, dobrze się tam czujemy. Mamy jakieś takie poczucie, że to nie jest miasto, które pędzi, ma swój rytm, swoje tempo, niewymuszone trendem spowolnienia, tylko faktycznie mam wrażenie, że tak to funkcjonuje tam od zawsze i tego staramy się tam uczyć i chłonąć to. I jest pięknym miastem, które chcielibyśmy po prostu bliżej odkryć, także Lizbona. Zobaczymy, jak się to rozwinie, ale na pewno na najbliższe 16 miesięcy, czyli tyle, przez ile nie możemy wypowiedzieć kontraktu, na pewno będziemy tam mieszkać. No poza teraz tą przerwą, gdzie lecimy do Bangkoku na miesiąc, ale to praca, tak, ale to już... No słuchaj, jak pojawiła się u was ta pierwsza myśl, żeby się zatrzymać gdzieś na dłużej i że to będzie Europa, bo jednak ta bliskość do tego, co nam znane, była dla was ważna, to od razu padło na Lizbonę? Czy mieliście tak, że zastanawialiście się nad innymi miejscami? Czy to było oczywiste, że to będzie to miejsce? Raczej było to oczywiste przez te ostatnie podróże do Portugalii, przez to, że spędzaliśmy tam zimę i dobrze się tam czuliśmy. Żadne inne miasto raczej w ogóle nie było w naszym radarze. Wiedzieliśmy od początku, że tam się dobrze czujemy. Więc nie było nawet konkurencji. Zawsze Włochy nam się podobały, ale no jakoś tak zbliżyliśmy się do tej Portugalii, że powiedzieliśmy A i chcieliśmy powiedzieć B. Także jest to też jakaś kolejna przygoda jakby w naszym, mówię cały czas my, bo 12 lat jesteśmy razem i wszystkie te wspólne nasze decyzje i cele osiągamy jednak razem, więc często nie mówię ja, a mówię my. No i zgubiłam wątek, widzisz. Mówisz my, ale właśnie nie powiedziałaś za wiele jeszcze o ludziach, jak mówiłaś o tych argumentach za tym, żeby być w Portugalii czy w Lizbonie. Czy umiałabyś określić jakby, kim jest mieszkaniec Lizbony? Kto tam mieszka? Jakich ludzi przyciąga to miasto? Bardzo dużo ekspatów, bardzo dużo takich ludzi jak my. W dzielnicy, w której mieszkamy, w Anchosz, bardzo dużo słyszymy języka francuskiego, angielskiego. W ogóle w Portugalii wszyscy mówią po angielsku, więc tak jak z językiem hiszpańskim jedziesz do krajów hiszpańskojęzycznych, bez względu na to, czy jest to Hiszpania, czy Ameryka Południowa, to musisz się tego języka każdego dnia uczyć, jeśli go oczywiście dotychczas nie znasz, bo wiesz, że inaczej sobie nie poradzisz. Cada día nueva palabras. Inaczej sobie nie poradzisz, bo ten angielski jest faktycznie mało znany. A w Portugalii wszyscy, bez względu na to, czy to jest pani w kasie, wiesz, w jakimś sklepie spożywczym, czy pan, który zamiata ulicę, czy pan, który przychodzi i podłącza nam skrzynkę gazową, wszyscy mówią po angielsku i jakby my zaczynamy mówić tam 3 słowa po portugalsku, mówimy w podstawie po hiszpańsku, więc wydaje nam się, że jak będziemy mówić trochę po hiszpańsku, to będzie łatwiej, że oni nas zrozumieją, bo jednak język jest w wielu kwestiach podobny i nagle ktoś przełącza się automatycznie na perfekcyjny angielski i to taki, że w ogóle aż cię zatyka. Mówisz, aha, okej, no jasne, przecież to wszyscy mówią po angielsku. Próbowałam nawet dociec jakby z czego to wynika i Portugalia jest tak jak kraje skandynawskie miejscem, w którym nie ma dubbingów w filmach amerykańskich, tylko są podpisy, w związku z czym słyszy się ten oryginalny język i z tym oryginalnym językiem ma się bardzo duże obycie. Każdy ogląda telewizję bez względu na status społeczny, umiejętności lingwistyczne i faktycznie wiek, więc ze słuchu bardzo dużo osób po prostu ten język łapie, także to na pewno jest też wynikiem. A pytasz o to, jaki jest Portugalczyk. Wiesz, my na razie jesteśmy krótko, bo raptem 2 miesiące mieszkaliśmy w swoim mieszkaniu. Teraz przyjechaliśmy na święta. Portugalczyk jest na pewno tajemniczy, więc jest ci dosyć trudno go odkryć. Wiadomo, że jako obcokrajowiec dosyć szybko łapiesz też kontakt z innymi obcokrajowcami, bo też sprowadzają cię podobne rzeczy do tego miejsca, więc w podobnych miejscach przebywasz i podobne tematy poruszasz, ale no będzie to dla nas na pewno jakaś tam ciekawa przygoda, żeby to odkrywać, ale na pewno Portugalczyk jest serdeczny, uśmiechnięty, w ogóle widzę, że starsi ludzie mają bardzo dużo uśmiechu na twarzy, co mnie ogromnie cieszy, że nie widzę jakiegoś takiego zmarnowania i smutku. To jest to słońce. To jest zdecydowanie to słońce i oni też o tym mówią. Jakby rozmawiasz na ten temat, to absolutnie słyszysz w jednej z pierwszych odpowiedzi, że jest to jednak słońce, panie sobie chodzą, nucą, ktoś tam sobie gwiżdże pod nosem. Jeśli ktoś gwiżdże pod nosem, to znaczy, że ma jakąś melodię w głowie, czyli jest szczęśliwy. Te panie, które wystają w oknach i jakby sprawdzają, co się dzieje na dzielni, faktycznie szukają jakiegoś takiego punktu zaczepienia, czy tam, wiesz, wołają mojego psa, ja mówię, że no fala portugues, czyli nie mówię po portugalsku, ona i tak dalej mówi, bo w ogóle jej to nie przeszkadza, bo po prostu chce chwilę się pouśmiechać i powymieniać jakieś emocje. Także na pewno jest otwarty, uśmiechnięty, oczywiście tak ogólnikowo mówię, ale też tajemniczy. Mówił mi kolega, który mieszka od 5 lat w Lizbonie, że ci jego portugalscy znajomi jednak są tacy, że jest jakaś taka bariera wejścia, że oni się znają, witają, każdy wie kto i jak, ale tak, żeby on czuł, że jest akceptowany i że jest w tym jego bliskim gronie, to faktycznie wymaga to dłuższego czasu, że jest jednak hermetyczny trochę to środowisko i że musisz sobie trochę na to zapracować. Także ta praca jeszcze przed nami. Ale wiesz co, tak sobie myślę, że są pewne społeczeństwa czy narodowości, które są znane z tego, że są hermetyczne, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy wszystkim społeczeństwom, jasne, to one są hermetyczne w swojej jakiejś tam narodowości, bo ilekroć rozmawiam z kimś, kto mieszka za granicą, to ten sam problem się pojawia i to nawet nie wiem, czy jest problem, co jest czymś normalnym, że może niektóre kraje mają większą, czy miasta, większą łatwość w tym, żeby nawiązywać kontakty z przyjezdnymi czy z ekspatami, a czasami te kontakty są bardziej powierzchowne, ale żeby naprawdę wejść w grupę znajomych, tak zwanych lokalsów, to musi być wyzwaniem, niezależnie od tego, gdzie pojedziesz. Dziwne by było, jakby było inaczej, jasne. Musisz po prostu zapracować na to, a poza tym chcesz odkrywać te karty po kolei, a nie od razu wjeżdżać do kogoś na wigilijny stół i wiedzieć o wszystkim, co się dzieje dookoła, jeśli chodzi o jakieś... Nawet też w kontekście tego angielskiego zastanawiam się, czy myślisz, że to jest taka otwartość właśnie uprzejmościowa, że oni po prostu odpowiadają, chcą porozmawiać, ale właśnie to jest taka bariera, że okej, możemy być znajomymi, ale nic za tym, nie ma już tej głębi połączenia właśnie przez to, że to jednak jest inny język. My się chcemy uczyć tego portugalskiego, widzimy, że on na pewno zmiękcza ludzi, bo oni doceniają to, że jednak przyjeżdżasz do kraju, w którym uczysz się ich języka i że starasz się, idę po jakieś bułki, oczywiście jest 6 różnych bułek, każda ma swoją nazwę i za każdym razem ktoś mi inaczej mówi na tą bułkę, już mówię, dobra, to która to jest, jak one się nazywają i próbuję jakby przy tej kasie, mówię, okej, czyli ta jest bolo carcasa, ta karkasza, tam wiesz, poprawia mnie, a ja próbuję przy tym panu jakby wymówić poprawnie tą nazwę i jego to cieszy, że ja się staram, bo jest ogromny napływ ekspatów i na pewno wszyscy wiedzą, że z tym językiem angielskim sobie radzą, ale jednak to jest taki okaz szacunku do kraju, w którym mieszkasz, żeby się uczyć tego języka, a ta otwartość wynika też z takiej komunikatywności, jakby wiesz, możesz po prostu pogadać, mieć chit-chat taki nie amerykański, ale taki po prostu witający się, to nie musi się zamieniać w długą rozmowę, w ogóle sporo ludzi się wita wszędzie, jakby tego w Polsce za bardzo cały czas nie mamy, już może nie jest tak, że jak powiesz dzień dobry w windzie, to będą się dziwnie patrzeć, już jesteśmy troszeczkę dalej, ale tu jednak w Portugalii zauważam dużą jakby taką wymianę pozdrowień i witania się. Właśnie, czy widzisz jakieś takie małe nawyki, zwyczaje, takie codzienne rzeczy, które chętnie bierzesz do swojej codzienności albo które byś najchętniej sprzedała nam w Polsce? Coś, co jest bardzo prawdziwe i naturalne w Portugalii, w tym przypadku w Lizbonie i przydałoby się tego więcej w świecie. Tak jak mówię, to znowu są jakieś takie pierwsze obserwacje, ale no na pewno spokój w poranku, czyli kawusia, pastel de nata, to, że ci starsi ludzie właśnie, ja mówię dużo o starszych ludziach, bo oni mnie wyjątkowo wzruszają i zawsze ich obserwuję i jakimś są dla mnie w Portugalii takim ciepłym wizerunkiem tej starości. Panie oczywiście, wiesz, włosy zrobione, biżuteria założona, z koleżanką na kawusie i na tą pasztelkę w słońcu, żeby powygrzewać trochę kości i stawy, bo jednak może być 16 stopni w ciągu dnia, ale jest dosyć duża wilgotność, więc przeszywa cię często to zimno. Więc na pewno brałabym od nich spokój i czas, ale w ogóle od południowców. My jednak pędzimy tu, mamy krótki dzień, więc chcemy wszystko szybko załatwić, więc na pewno chciałabym od nich przejąć więcej spokoju i takiego czasu, że każdy tam cię jednak zagaduje. Idziesz do jakiegoś sklepu, on zagada tego psa, Paweł powie dwa słowa i to się przeobraża w jakąś dłuższą dyskusję. Teraz wyjeżdżając nawet kupowaliśmy taki bolo del rey, taki tradycyjny ich wypiek świąteczny, który ma na sobie dużo kolorowych dodatków. Wygląda po prostu jak jakaś taka ekspresja dziwna. Nie jest to za piękne, ale jest kolorowe i takie festyniarskie. No i pani nam właśnie opowiadała o tradycji, że cały czas się to je tylko w okresie świątecznym, więc my zaczęliśmy rozmawiać o tych karpiach u nas w Polsce. No i tak okazało się nagle, że rozmawiamy 15 minut, więc tego chcę się uczyć, żeby nie spieszyć się nawet jak przychodzę do sklepu i tylko przyjść po daną rzecz i wyjść, tylko jeśli ktoś ma potrzebę pogadania chwilę, to żeby faktycznie temu się poddawać, bo to cię niesamowicie spowalnia i daje ci znacznie więcej takiej uważności w ogóle na tego drugiego człowieka, że nagle jak nie mówisz mu tylko dzień dobry, tylko wymieniasz się jakimiś spostrzeżeniami, czy nawet jakimś takim small talkiem, ale jednak poświęcasz tej drugiej osobie czas i dajesz sobie czas, że nie pędzisz. Więc ten spokój na pewno chciałabym chłonąć i adaptować u siebie. No tak też sobie myślę, że nawet już tyle badań pokazuje, że taka spontaniczna interakcja z ludźmi, to nawet nie muszą być twoi bliscy, to twoi przyjaciele, może osoby, które widzisz jedyny raz w życiu, ale ten mały uśmiech i kilka słów od razu zmienia twój nastrój, właśnie raz, że cię spowalnia, ale też po prostu wpływa na to, że masz większą radość z codziennego, zwykłego życia. 100%, bo ile rzeczy możecie spotkać po drodze, ile nieoczekiwanych jakichś, wiesz, rozmów czy sytuacji, ale faktycznie musimy nauczyć się nie pędzić. Ja nawet widzę po systemie jakby zamawiania jakichś rzeczy w Polsce. Mamy wszystko, teraz działa wysyłka, cały kraj nasz jest zalany paczkomatami. Jakby jesteś w stanie zamówić coś dzisiaj i zaraz praktycznie dostać to w niektórych usługach tego samego dnia, a w Portugalii się czeka wiele dni na wiele rzeczy. Nie ma takiego też Allegro w Portugalii. Jest coś podobnego w Hiszpanii, więc to idzie z innego kraju, więc na to czekasz kilka dni. Poszłam do takiego punktu fotograficznego wywołać kliszę analogową i pani mówi, ja tak, wiesz, przyzwyczajona, że no dobra, powiem mi za 3 godziny, maksymalnie wieczorem dostanę skany na maila. Był poniedziałek. Ona mówi, okay, so on Friday it will be ready, maybe Saturday. I w ogóle to takie maybe to jest moje ulubione słowo. Nawet jak staliśmy w jakiejś kolejce po stolik w restauracji i już czekaliśmy z godzinę, bo to jakaś oblegana restauracja i nagle podchodzę do tego pana i mówię, jak sytuacja? On mówi, right now, maximum 5 minutes. I tak odeszłam kawałek i on mówi, maybe. Że wiesz, no będzie jak będzie, po prostu. Bez jakiegoś takiego sztywnego określania. I mam wrażenie, że nie zauważyłam tego wcześniej, ale my strasznie pędzimy w Polsce. My musimy mieć wszystko super szybko, na czas. Ktoś ci powiedział, że będzie za 15 minut, więc ty za 14 sprawdzasz, czy on za minutę faktycznie będzie. I nawet jak ja się z kimś umawiam w tej Lizbonie i nawet są to Polacy, mówię, okej, sztywno to na sztywno o 15. Pisze, no to sztywno to pamiętaj tutejsze sztywno. Ja mówię, okej, czyli maybe. Dokładnie. I to mi się podoba, co no, mi pasuje bardzo, bo jak zaczynałyśmy dzisiaj wspólnie dzień, przepraszałam cię za spóźnienie i nie jest to wynikiem jakby mieszkania tych kilku miesięcy w Portugalii, tylko po prostu no spóźniam się i nie wynika to z braku szacunku do drugiego człowieka, tylko tak jak mówiłam, z nieumiejętności oszacowania czasu, który potrzebuję na zrealizowanie czy dotarcie do danego miejsca. A tam po prostu czujesz mniejszy wyrzut, bo to bardziej płynie. No ale to też pokazuje, że trafiłaś w dobre miejsce i część osób mogłoby uznać, że ta jakaś taka rozwiązłość czasowa i niepunktualność jest minusem, ale no na przykład dla ciebie pewnie to jest miłe i daje ci więcej luzu, nie masz takiego poczucia presji. Czy właśnie widzisz też takie inne cechy, które no potencjalnie mogą być odbierane jako wady albo trudności mieszkania w Lizbonie? Powiedziałaś o tym, że właśnie te paczki raz przychodzą, nie przychodzą, wszystko jest mniej na czas. Wiesz, my się denerwujemy, my się śmiejemy z pająkiem, że jedziemy tam po to, żeby dostać ten spokój, ale jak coś za długo trwa, to my się jakby denerwujemy i oczekujemy tego, żeby to było szybciej. To później mówisz, no to jak? Jedziesz tam, żeby zwolnić, a jednak masz swój stoper na ręku i czekasz, żeby to było zrobione. My czekaliśmy na podłączenie gazu i wody tak tydzień czy do 10 dni, ktoś przychodził innego dnia, bo coś tam, cały czas telefon, te infolinie, składanie jakiegoś wniosku i później mówimy, nie no dobra, rozumiem, wszystko spoko, ale nie mamy ciepłej wody w domu, jednak musi ktoś przyjść i to podłączyć, więc jakby takie sytuacje faktycznie nas frustrowały, ale idealnym przykładem jest są nasze drzwi wejściowe do kamienicy, w których nie działał do końca klucz. W sensie działał o tyle, że musiałaś spędzić czasami i 10 minut, żeby go tak idealnie wycyrklować, żeby poczuć ten moment, w którym on kliknie i przekręcisz go. No i mówimy naszej właścicielce mieszkania, która okazała się właścicielką również całej kamienicy, że nie działa ten zamek, żeby ktoś to wymienił, bo nie można wejść do domu, deszcz na głowę pada, stoimy z psem i z zakupami i 10 minut się pocimy, żeby wejść do klatki. No i ona mówi, że można dzwonić do sąsiadów, że sąsiedzi otwierają, bo są przyzwyczajeni, że to nie działa. No i Paweł jakby konsekwentnie przypominał jej co kilka dni, że jednak fajnie by było, żeby ktoś to naprawił, że jakby bardzo o to prosimy. Przez ponad tydzień powtarzał takie wiadomości. W końcu ktoś przyszedł, naprawił ten zamek, schodzi sąsiad z góry, widzi, że zostało to naprawione i mówimy, od dzisiaj jakby będziesz wchodził dosyć szybko do kamienicy. On mówi, o Jezu, dzięki stary, 3 lata tak było. Mówimy, co? Jak 3 lata? I nikomu z was jakby nie przyszło do głowy, no, jakby to dłużej trwało jeszcze niż to, ile na to czekaliśmy, to mam wrażenie, że Paweł by sam pojechał do jakiegoś sklepu i po prostu wymienił ten zamek, bo jakby ile czasu tracisz na to otwieranie. No i jakby uważam, że to jest idealny przykład, który pokazuje, że jakby no jest jak jest, więc przyzwyczajasz się do tego jak jest, obchodzisz to dookoła, a nie rozwiązujesz problem. Tego typu zauważam też portugalskie jakieś sytuacje, że jest jakby... Tak jest i tak się przyzwyczają. Ale powiedziałaś o tym, że mamy takie ciśnienie i ten pęd w Polsce. Ja też to dostrzegam i czasami na przykład łapię się na tym, że bardzo mi zależało, żeby zdążyć na jakiś autobus i on mi odjechał. A potem sobie myślę, dziewczyno, ale ty nie jesteś już w szkole, że musisz zdążyć na konkretną godzinę. Nic się nie stanie, jak poczekasz na kolejny. I myślę, że paradoksalnie ten zepsuty zamek może wcale nie jest stratą tych 10 minut, tylko może właśnie sobie zyskujesz te 10 minut, żeby sobie podubać. Jasne. W tym przypadku akurat, uwierz mi, że 3 razy dziennie wchodząc do kamienicy jest to frustrujące, ale oczywiście rozumiem, co mówisz i na pewno w wielu sytuacjach tak to właśnie wygląda. Pod naszym domem mamy też takiego pana, który w ogóle jest bardzo dużo takich sklepików z rzemiosłem, z jakimiś starymi rzeczami, gdzie widać, że ten lokal jest wynajmowany od, wiesz, 50 lat za bezcen i ktoś sprzedaje tylko nie wiem, tam pasty do zębów i jakieś inne elementy wyposażenia łazienki, jakieś bardzo dziwne produkty, których nawet nie wymyśliłabyś, gdzie miałabyś je kupić, jakieś stare regały, że to wszystko jest takie przedpotopowe, oldschoolowe na maksa i ten pan w takim białym kitlu, który cię obsługuje, bo to jest jego fach, to jest jego sklepik i ten pod nami faktycznie sprzedaje stare telefony i naprawia telefony. Jakby to jest jego jego branża. No i patrzymy, on sobie na zewnątrz, na przykład taką ramę od okna, codziennie białym pędzelkiem, takim jak na plastykę w szkole, bardzo z małym cicikiem, czyli co ma pędzel na końcu? Pędzel, tak. Maluje sobie to okno codziennie i wiesz, wita się z nami, no bo nie ma zbyt wielu klientów, więc znajduje sobie jakieś zajęcie i to okno sobie codziennie kolejny fragment domalowuje. Ale powiedziałabyś, że trochę tak jest, że w Lizbonie czas się zatrzymał? Albo że nawet państwo 100%. W jakiś sposób wspiera to, żeby ten czas trochę stał w miejscu? Wiesz co, jest taki też socjalistyczny mocno, nie tyle nawet ustrój, ile taka zachowawczość wspólnoty, że jednak każdy gdzieś stara się być częścią czegoś większego. Podam ci konkretny przykład wywozu śmieci na przykład. U nas w kamienicy, jak prawie w każdym takim budynku, śmietniki stoją w środku, w klatce. Są dużo mniejsze niż te ogromne kontenery, takie jak u nas, w związku z czym dosyć szybko się zapełniają. Jest segregacja na 3 kosze, na zmieszane, plastiki i papier. No i jest rozpiska na ścianie, która mówi o tym, że w poniedziałek po 18 jest wywóz tych śmieci i że ktoś musi wyjąć ten kubeł i postawić go przed kamienicą. Jeśli go nie postawisz, to go nikt nie wywiezie i będziesz musiała czekać kolejne dni. Więc jakby też bierzesz czynny udział w tym, że pomagasz trochę panu, który przyjeżdża wywozić te śmieci, więc partycypujesz w tym. Więc jest taki dosyć zależny od siebie układ wielu jednostek. Także wydaje mi się to też ciekawe, że ty też musisz znaleźć na to czas i to są też twoje obowiązki jakby najemcy, mieszkasz w tej kamienicy, więc wynosisz też swoje śmieci, żeby ktoś je zabrał. To też jest fajne, bo to mi się kojarzy z takim podejściem, gdzie raz, że jest ta wspólnotowość, a dwa, że może nie całe życie się kręci wokół pracy, ale to jest tylko jakaś takie, wiesz, moje założenie, teraz jak ciebie słucham, więc czy ty poobserwowałaś sobie, jakie Lizbończycy czy też Portugalczycy mają podejście do pracy, jak ważna ona jest, na ile to jest temat na co dzień, a gdzie jest ta przestrzeń właśnie na życie, na sąsiadów, na znajomych? Jeszcze jestem za krótko, żeby mieć tu jakiś jeden ogólny obraz, ale wydaje mi się, że ta praca nie jest najważniejsza. Nawet jeśli masz sezon taki, w którym aż huczy od turystów i w Nazaré, gdzie jest to miejsce o najwyższych falach w Europie, jest to absolutnie przepiękny spektakl oceaniczny. Pod spodem jest ogromny kanion, który powoduje, że te fale wzbijają się naprawdę na ogromną wysokość. I ja w jeden taki weekend pojechałam do Nazaré, kiedy były prognozy tych największych fal. No i całe miasto było jakby wypełnione turystami. No a knajpy od 18, no bo wiadomo, jakby wcześniej są zamknięte, jest do 14 czy do 15 jest otwarta restauracja, później jest ta przerwa w ciągu dnia, tak zwana siesta i otwierają się ponownie o 18, 19. No i stoi tłum ludzi pod tymi restauracjami i mój kolega, który mówi po portugalsku, z ciekawości mówi do właściciela: jak jest taki sezon turystyczny, czemu nie otworzycie godziny wcześniej? Mielibyście full w tej knajpie. Ale po co ja mam to otwierać godzinę wcześniej? Jakby nie jest dla mnie najważniejsze zarobić jak najwięcej pieniędzy, tylko mieć swój czas, kiedy ja mam wolne. Więc jakby nie jest to nastawione właśnie na tą pracę i chęć zarabiania w każdej możliwej chwili, tylko bardzo istotny jest ten czas wolny. I to właśnie tam obserwuję i to jest żelazna zasada, której się praktycznie nie łamie. Często widzę też sklepy, które raz są otwarte, raz nie są. Jak jest ładniejsza pogoda, to pan wystawia jakby całą swoją wystawkę przed sklep. Jak jest brzydsza, no to albo nie przyjdzie, albo nie wystawi tych rzeczy. Więc jest mocno to podyktowane też warunkami. Surferzy na przykład, którzy gdzieś pracują, mają jakieś swoje mały lokal. Jak jest dobry warun, no to sklep jest zamknięty, no bo jadą na surfa. Ale faktycznie ceni się ten czas wolny, ten czas rodzinny. Mam mnóstwo właściwie takich przykładów. Z południa Portugalii też fajna kawiarnia, która jest otwarta tylko od środy do soboty i to od godziny tam 11. Tylko jak nie ma fal. I my mówimy, no dokładnie, mówimy, no kawiarnia od 11, no raczej kojarzysz, że pierwsze co robisz rano, to właśnie idziesz na tą kawiarnię, po tą kawę o 8, 9. Mówię, nie no, rano odwożę dzieci do szkoły, jakby to jest ten mój czas, później przyjdę, włączę wszystkie maszyny, trochę ogarnę kawiarnię, no to na 11 jestem gotowy, a od środy, no bo też potrzebuję więcej wolnego czasu niż weekend, bo poza wspólnym czasem rodzinnym, na który mam czas w sobotę i niedzielę, to w poniedziałek i wtorek załatwiam swoje sprawy. Więc no jest dosyć mocna potrzeba właśnie posiadania tego wolnego czasu i dbania o niego, o tą swoją przestrzeń rodzinną. Też. Podoba mi się to. Fajne to jest, to prawda. Słyszałam takie stwierdzenie, że Portugalia jest trochę jak taka mała Kalifornia i że dużo Amerykanów z Los Angeles albo z Nowego Jorku przeprowadza się do Lizbony szczególnie. Mhm. Czy to potwierdzasz i czy rzeczywiście widzisz jakąś analogię? Bo jak mówisz o ich stosunku do pracy, to myślę sobie, nie, to zupełnie nie przypomina amerykańskiego trybu. Nie tyle widzę analogię, nie tyle znam osobiście Amerykanów, ile mówi się o tym bardzo dużo. Przez wiele ostatnich lat panował taki system Golden Visa, który za 500 000 euro inwestycji, którą wkładało się właśnie w portugalski rynek, można było dostać tą złotą wizę, czyli po 5 latach tak naprawdę podwójne obywatelstwo, czyli tak naprawdę paszport do Unii Europejskiej. W związku z czym ściągnęło to bardzo dużo Amerykanów, Rosjan, Chińczyków. Jakby był bardzo duży ruch wśród krajów, i obywateli, którzy mieli na to pieniądze, żeby sobie pozwolić na taką inwestycję. Oczywiście dla Portugalii był to ogromny plus gospodarczy, bo takiego zastrzyku pieniędzy potrzebowali i na pewno spełniło to swoje oczekiwania, ale również z tym przyszedł ogromny napływ również Amerykanów, którzy mogli sobie na takie inwestycje pozwolić i niestety podnieść ceny bardzo mocno do góry. W ogóle mówi się o tym na świecie. W Portugalii ostatnio bardzo dużo, że ten rynek zagranicznych ekspatów właśnie podnosi ceny nie tylko kupna nieruchomości, ale też najmu. Mówi się o tym, że ci rdzenni Portugalczycy, Lizbończycy nie stać ich na to, żeby mieszkać w mieście, muszą wyprowadzać się na obrzeża. Te ceny są coraz wyższe, w związku z czym gospodarka zyskuje, ale faktycznie obrywają mieszkańcy, pustoszeją bardzo często wioski jakieś nad wybrzeżem, gdzie ludzie sprzedają swoje nieruchomości i wyprowadzają się w głąb lądu, chcąc zarobić, i później te wioski często są takim trochę ghost, nie tyle city, ale village, bo zaczyna być pusto i ci starsi ludzie mówią, że poza sezonem nagle nie ma ludzi w ogóle na ulicach, ponieważ ci, co inwestują, dopiero przyjeżdżają w tym okresie letnim, albo w tym okresie letnim w ogóle dopiero to wynajmują, więc jest bardzo dużo pustych nieruchomości i robi się pustawo. Także to ma też swoje plusy i minusy, ale dużo się na ten temat mówi. W szczególności, że przestaje stać Portugalczyków na właśnie wynajem w dużych miastach i muszą się oddalać coraz bardziej od aglomeracji. No ma to sens też, myślę sobie, byłam właśnie w Lizbonie w tym roku i byłam zachwycona. Zresztą jak wiesz, jestem fanką tego miasta, ale to, co na pewno zaobserwowałam, to to, że w porównaniu z wizytą, i to było 2 lata wcześniej, te ceny są zupełnie inne, nie? Że to się dzieje bardzo szybko, ale też znowu kolejna historyjka, która chodzi po świecie, to to, że Lizbona, pamiętam parę lat temu słyszałam, że Lizbona to nowy Berlin, a teraz usłyszałam, że Lizbona to będzie nowa Kopenhaga w kontekście jedzenia. Więc czy ty widzisz, albo może inaczej, czy wy też przeprowadzając się wiedzieliście, że przeprowadzacie się do takiego, mówiąc kolokwialnie, cool miejsca i że też więcej się mówi o Portugalii. Portugalia staje się taką ważną stolicą Europy i takim miejscem, które właśnie zastąpi na przykład taki Berlin czy taką Kopenhagę. Co o tym myślisz? Wiedzieliśmy o tym i widzieliśmy to na przestrzeni ostatnich 3 lat. Właśnie tak jak mówisz, że jest Portugalia na ustach Amerykanów, na ustach jakby Europejczyków. Jakby mówi się o niej dużo. Ludzie się jarają tym miastem. Mówią właśnie o inwestycjach w Portugalii. Także jest tego bardzo sporo i widzimy różnice na przestrzeni ostatnich lat. Ale i tego się też baliśmy, bo na początku oczywiście zachwyceni starówką, tam jest taka dzielnica Alfama, w której się zawsze zatrzymywaliśmy, przyjeżdżając na kilka dni i mówimy, tak, tu chcemy mieszkać, budzić się, chodzić po tych uliczkach. Tam już się zdecydowanie zatrzymał czas. Tam się zdecydowanie zatrzymał czas, ale tam jest też już mocno, to jest szlak po prostu turystyczny, plus są bardzo wąskie chodniki, cały czas góra-dół, jednak nie masz takiej przestrzeni miejskiej, gdzie widzisz jakiś taki codzienny lifestyle po prostu ludzi chodzących do pracy i robiących jakieś swoje czynności. Widzisz starszych ludzi w oknach i turystów robiących temu zdjęcia. Także my wyprowadziliśmy się troszeczkę wyżej i bardzo jesteśmy za to wdzięczni, bo bardziej czujemy, że mieszkamy w tym mieście, a nie, że jesteśmy turystami, więc od tego szlaku trochę udało się uciec. Jeśli chodzi o bycie cool, to absolutnie jest tyle restauracji i kawiarni, plus są bardzo różnorodne. Nie ma takiego, mam poczucie, że nie ma takiego jednego trendu, za którym wszyscy idą, tylko jest bardzo duża indywidualność i pomysły na to, jak te lokale powinny wyglądać i jakie rzeczy faktycznie serwować. Także to jest super. Można spędzić nie wiem ile miesięcy na chodzeniu codziennie po innych knajpach i jest cały czas wypływ tego, ale to też się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, bo pamiętam, opowiadał mi ktoś, że trudno było znaleźć właśnie taką kawiarnię, do której idziesz i posiedzisz nawet kilka lat temu. I jak już zaczęły one się otwierać, to już pojawił się wysyp ich wszędzie dookoła. No to najważniejsze pytanie. Ale wiesz co, czekaj, jeszcze ci jedno dodam do tego. Dobrze. Ja tego do końca nie lubię, bo mam poczucie, że wtedy te miejsca stają się bardzo podobne na świecie. I ja na przykład w Portugalii uwielbiam te stare kawiarnie, które mają całe lady zawalone różnymi słodkościami i jest taka kultura jakby wchodzenia, picia kawy przy tym szklanym barze, w którym w środku są pochowane kanapki i słodycze. I ktoś przychodzi, kawka, z tyłu telewizorek, wiesz, wspaniała obsługa starej daty i to jest właśnie dla mnie ten bardzo istotny element kulturowy, który nie chciałabym, żeby znikał, a te kawiarnie, które wyglądają identycznie na całym świecie, czy jesteś w Warszawie, Seulu, Nowym Jorku, czy Lizbonie, jak wejdziesz do środka, to masz jakby poczucie, że jest to wciąż to samo, że to jest ten dzisiejszy trend i bardzo bym chciała, żeby to się w Portugalii nie zmieniało i w ogóle na świecie. My nie mamy tak silnej tożsamości tutaj, tej gastronomicznej w Polsce, oczywiście poza jakimiś pierogami i innymi klasykami, ale no jest to coś, za co kocham Portugalię, że wszędzie jedziesz na trasie, wszędzie masz te właśnie barki identyczne, porcelanowe filiżanki, w których napijesz się kawy za euro cały czas i zjesz śniadanie za 2 euro, a nie, wiesz, wydasz 100 zł na jakąś fancy kawiarnię. Śmiechem, żartem, popularna sieciówka kawiarni w Lizbonie nazywa się Copenhagen Coffee Lab. Tak. Odpowiadając na swoje własne pytanie, ale ja mam taką swoją dygresję, że pamiętam, że potrafiłam w oceniający sposób gdzieś tam podejść do tego, że ktoś jeżdżąc za granicę na przykład odwiedza sieciowe kawiarnie i restauracje. Nie? I byłam właśnie takim małym zgredem, który ma opinię na ten temat i zdałam sobie sprawę, że wybierając kawiarnię speciality robię dokładnie to samo, bo te miejsca wyglądają bardzo podobnie i też korzystam ze swojej sieciówki, czyli wiadomo, że nie jest dokładnie to samo, ale że też jakby poszukujemy tego, co jest w jakiś sposób znajome, co nam się podoba, gdzie wiemy mniej więcej, co zamówimy, ale też trafiamy w miejsca, które no, nie pozwalają nam do końca odkryć tego miejsca, do którego przyjechaliśmy. Potrzeby tak. I znowu my jedziemy do innego miejsca, ale ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami. To jest tak jak właśnie Często mówimy o różnicach kulturowych, że jedziesz gdzieś, ale jesteś tak przyzwyczajona do tego, jak to jest u ciebie, że trochę tego oczekujesz i się złościsz na coś, że coś dłużej trwa, że jest właśnie inne tempo, że inaczej się to podaje i jakby często się gdzieś, wiesz, wkurzasz na to, ale na tym to polega, żeby właśnie zauważać te różnice i widzieć właśnie czemu to tutaj jest inne i dlaczego to tak tu funkcjonuje. I to jest podobne, nie wiem, czy o tym rozmawiałyśmy, kiedy podejmowałyśmy temat podróży, turystyki i podróżowania, już chyba parę lat temu, teraz tak pewnie jakieś 1,5 roku przynajmniej. Właśnie, że podobną rzecz robimy wyjeżdżając choćby do krajów azjatyckich, do hoteli otworzonych na przykład przez Europejczyków, które przypominają inny hotel, który znamy z innej destynacji i też znowu mamy coś znajomego, bezpiecznego. Nie jest to jakby z założenia złe, ale ile jest w tym odkrywania tego lokalnego miejsca z jego historią, czy hotelową, tak, czy kawiarnianą. Ale do tego też się przyzwyczajasz. Jakby na początku to jest twój taki jakiś pancerz, który mówi ci o tym, że wiesz, czego możesz się spodziewać, że się na nic nie natniesz, plus masz te swoje przyzwyczajenia, ale wydaje mi się, że im więcej podróżujesz, im bardziej się otwierasz na to i zauważasz, że gdzieś jest inaczej i to inaczej też jest fajnie, a może nawet fajniej i może to warto gdzieś zaadoptować, przyjąć, poobserwować, to też się na pewno zmienia, więc trudno jest też od samego siebie oczekiwać, że będziemy tak niesamowicie chłonni i otwarci na wszystko, co jest dookoła. Myślę, że to też wymaga po prostu czasu. I może być tak, że te miejsca, na przykład tutaj kawiarnie, które wyglądają podobnie jak w innym mieście europejskim, pomagają nam poczuć się jak w domu, bo to jest jednak coś, co znamy, więc ten skok przeprowadzkowy nie jest aż tak przerażający i możemy się powoli oswajać z tymi miejscami. Może jak zaczniemy mówić po portugalsku, znając podstawowe 3 zwroty, to też to wejście do kawiarni z telewizorem będzie dla nas mniej onieśmielające. Tak sobie myślę, że to można sobie tak dozować. Ale jest tak, masz rację, że ja w tych miejscach, przez to, że tam jest tak, widzę, że to są ci sami ludzie, którzy tam chodzą, że oni tworzą już jakąś taką swoją paczkę, powiedzmy, każdego tego lokalu i jak ja do niego wchodzę, to taka jestem taka, wiesz, mała dziewczynka, że coś tam próbuję po tym portugalsku powiedzieć, trochę tak stanąć jak oni przy tym barze, tak wiesz, być udawać częścią tego, udawać pewniaka, a faktycznie jak chodzisz do tych, powiedzmy, sieciówek czy miejsc, które wyglądają podobnie jak w domu, to czujesz się właśnie bardziej wyluzowana, no bo to jest jakaś twoja przestrzeń. To bardzo ciekawa obserwacja, bo dokładnie to teraz u siebie też zauważam, że tam próbuję się dopasować, próbuję być trochę taka jak oni, obserwując, co się dzieje dookoła, a tam po prostu jestem, wiesz, w jakimś takim naturalniejszym, wydawałoby się, środowisku, ale na to też fajnie się właśnie otwierać. I ciekawe. Też myślę, że w tych miejscach często, w tych miejscach mam na myśli bardziej europejskich, tam też często przesiadują ekspaci, więc to jest z drugiej strony spoko miejsce, żeby poznać ludzi, którzy może mają podobną historię i też, nie wiem, szukają sobie znajomych i chcą się zaklimatyzować, no ale trochę się zamykamy na lokalne gangi. Tak. Ja staram się unikać tego trochę. Właśnie nawet wyczekać. Oczywiście mamy tam swoją grupę ludzi. Mamy też bardzo serdeczną koleżankę Polkę, która ma męża Portugalczyka. Od 5 lat mają wspaniałego małego synka razem. No i byli dla nas ogromną pomocą, ponieważ przeraziła nas na początku biurokracja w Lizbonie i wydawało nam się, że to będzie wszystko takie super cudownie, kolorowe. Że chciałam zapytać, jak wyglądają sprawy techniczne? No właśnie, tu się mocno przejechaliśmy i mieliśmy nawet po miesiącu poszukiwań mieszkania taki moment, w którym mówimy, co my robimy w ogóle? Ten znowu obrazek przeprowadzki, w ogóle na tacy leżących mieszkań i możliwości wynajęcia ich po prostu legł szybko w gruzach i zastanawialiśmy się, czy nie wracać w ogóle przez chwilę, jak już mieliśmy taki moment krytyczny. Po pierwsze mieszkania, to co było dla nas najtrudniejsze, które chcesz wynająć dla ekspatów, żeby chronić też rynek, wymagają tak zwanego gwarantera, czyli żyrant, to się mówi po polsku, tak? Jakoś coś jest takie słowo. Czyli osoba, która poświadczy na twoim kontrakcie, że jeśli ty przestaniesz płacić, to obowiązek zapłaty przechodzi na tą osobę. Tak. I to chyba musi być osoba lokalna. I musi być to osoba lokalna, zarabiająca w Portugalii, czyli nawet nie ta nasza koleżanka Polka, która może by przeszła, ale generalnie musiał to być jej mąż, który na tym naszej umowie również się znalazł. Do tego stopnia, że szliśmy podpisać tą umowę do biura, wszyscy we czwórkę, tak jakbyśmy kupowali, wiesz, wspólnie jakąś nieruchomość. Trochę tak było. Więc to było o tyle trudne, że jak ty jako osoba, która się przeprowadza do nowego kraju, nie masz tam rodziców, nie masz rodzeństwa, nie masz przyjaciół, masz poprosić prawie jakieś, wiesz, nieznajome osoby albo w ogóle jeszcze nikogo nie znasz, że słuchaj, podpiszesz się ze mną na umowie, jakby tam, wiesz, jakieś 1000 euro albo coś, przechodzi obowiązek płacenia za mieszkanie. Oczywiście wiadomo, że nie zakładasz takiego scenariusza, że w ogóle by do czegoś takiego doszło, ale nadal jest to jakieś takie wrażliwe, że jednak kogoś o taką przysługę prosisz. I tam nagle Miłka mówi, nie no stara, jakby luz, jakby takie rzeczy się tu dzieją, ja też przez to przechodziłam, tak wygląda tutaj system, więc mieliśmy od niej naprawdę wspaniałą pomoc, ale ilość dokumentów, naszych zeznań podatkowych, payslipów, czyli odcinków wypłat, czego u nas się nie praktykuje, a od księgowej musiałam takie coś też dostać, więc naprawdę to była teczka przygotowanych papierów, którą trzeba było wysyłać do agencji i procesować dalej, plus zero negocjacji, bo jest tak ogromne zapotrzebowanie na wynajem mieszkań, że jak coś jest już fajnego na rynku, to się o to bijesz, jest kolejka, plus jakby nie możesz stawiać za bardzo warunków, a w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że obie strony negocjują i spotykają się w wygodnym środku, a my tu nie znegocjowaliśmy w ogóle ceny, plus musisz zapłacić za depozyt, plus czynsz jeden, 2 czynsze z góry, więc masz 3 opłaty na dzień dobry, co jest dosyć dużą kwotą, plus my mieliśmy taki problem, żeby znaleźć odpowiednie dla nas mieszkanie, że w końcu zdecydowaliśmy się na takie, które było puste, ale do tego stopnia puste, że nie było żarówek, a jak już je wynajęliśmy, to okazało się, że nie było nawet piecyka gazowego, takiego do podgrzewania wody, bo tam wszędzie jest taki system właśnie boilerowy, czy właśnie podgrzewania. I mówimy, no jak, no ale co to? To też mamy kupić? A ona mówi, no tak, macie to kupić, no ale przecież to nie jest rzecz ruchoma, którą ja wyprowadzając się zabiorę pod pachę, z tym piecykiem przeniosę się do innego mieszkania. No ale to sprzedacie najwyżej następnemu najemcy, więc nawet tego nie byliśmy w stanie wynegocjować, mówiąc, że to jest tak stały element mieszkania jak kran w zlewie, więc tu też nie było żadnego pola. Więc na wszystko musisz się godzić, przynajmniej tak to wyglądało w naszym przypadku i naprawdę był to długi i ciężki proces. Plus przez to, że na początku chcieliśmy wynająć coś na 2 tygodnie, żeby móc mieć czas na miejscu i szukać tego mieszkania, to ktoś nas oszukał i w dniu, w którym przyjeżdżaliśmy do Lizbony, mieszkanie, które mieliśmy wynajęte, niby zostało zalane, więc ktoś nas chciał przerzucić gdzieś indziej, więc mieliśmy taki naprawdę w miarę trudny start odbijania się, plus jesteśmy z psem, więc wiele miejsc albo zabraniało pobytu z psem, albo ten pies był sporo, trzeba było za niego dopłacić, więc mieliśmy dosyć dużo kosztów na początku i taki poziom wysokiej frustracji, że nie możemy tego ogarnąć, ale faktycznie po 1,5 miesiąca się udało i zaczęliśmy zapełniać to mieszkanie jakimiś różnymi fajnymi, używanymi rzeczami i jeździć po mieście i szukać jakichś elementów wyposażenia. Także dzisiaj nadal jest echo trochę, nadal jest trochę pusto, ale będziemy wieść w końcu z Polski jakieś swoje obrazy, które też ocieplą trochę mieszkanie i wypełnią właśnie go dźwiękiem, jakimś akustyką. Ale też zakładam, że Lizbona to jest spoko miejsce, żeby się w takie second-handowe meble czy różne rzeczy związane z wystrojem zaopatrzyć. Boże, Karolina, jest taki magazyn, który ma 3 piętra i to jest, ja nie wiem ile tam tysięcy, jak i nie milionów elementów się znajduje, ale takie piękne, wiesz, drewniane stoły, cała zastawa, wiesz, krzeseł dookoła, lampy to wiszą tak, że są 4 pasy i to są lampy, wiesz, różnych skandynawskich projektantów i z lat 60., 70. i starsze i w nienagannym stanie i w tym trochę gorszym, więc jest dosyć duża rozpiętość cenowa, jest tego mnóstwo. Powiedziałaś, że nie możecie wypowiedzieć mieszkania przez 16 miesięcy. Tak dopytam, bo to mnie zaintrygowało na początku. Nie ma okresu wypowiedzenia, gdyby coś się stało? To jest jakieś... właśnie 16 miesięcy. O, bo wow. Kontrakt musieliśmy podpisać na 3 lata, znowu zero pola do negocjacji. Plusem jest to, że jak pójdą ceny w górę, no to ty masz tą gwarancję tej ceny, za którą się wynajęło mieszkanie. Minusem jest to, że możesz zrezygnować po połowie okresu najmu, czyli 12 miesięcy, po 12 miesiącach możesz wypowiedzieć, ale masz 4 jeszcze obowiązek mieszkania, czyli 4, na które oni mają czas, żeby kogoś tam nowego znaleźć. Czyli mamy 16 miesięcy, przed którymi nie możemy się wyprowadzić. Więc mówimy z drugiej strony, dobra, klamka zapadła, przynajmniej to nie będzie takie znowu, myśleliśmy o 3 miesiącach na początku i znowu to by było w takim, wiesz, rozkroku, za przeproszeniem. A tak przynajmniej, wiesz, zapuściliśmy kotwicę i wiemy, że wracając teraz do domu, będziemy wracać po prostu do tego mieszkania w Lizbonie i się układać tam każdego kolejnego dnia coraz bardziej. Bo ten pierwszy miesiąc był taki, że nagle odchodzi ci zwiedzanie Lizbony. My sobie robiliśmy wycieczki, takie wiesz, w weekend całodniowe, że chodziliśmy, Boże, jeszcze to. I też tak się czuliśmy właśnie jak turyści, czego potrzebowaliśmy, bo tak kręcisz się wokół swojej dzielnicy, plus masz tak dużo tych takich technicznych spraw, jak właśnie podpisywanie kontraktu na wodę, prąd, gaz, założenie konta bankowego i jakieś takie inne też dodatkowe rzeczy, które wymagają czasu, że faktycznie miesiąc jakby spędziliśmy głównie na tym, żeby się dosłownie przeprowadzić. No bo macie za sobą lata prowadzenia takiego przynajmniej w połowie nomadzkiego stylu życia i nawet też myśląc sobie o swoich doświadczeniach, to jest bardzo lekkie i miłe, kiedy gdzieś jedziesz na taki krótszy przystanek, tak się prześlizgujesz po tym miejscu i oczywiście są te minusy, że nie możesz się rzeczywiście osadzić, tak odetchnąć i pobyć tam, pomieszkać, ale omijają cię te wszystkie formalności. Nie, no jasne. I jestem ciekawa, czy właśnie jak mieliście z tym styczność, to z tyłu głowy było takie... Po co my to sobie robimy? Fajniej było jednak tak być na chwilę i nie wchodzić na tyle głęboko, żeby się w tą papierologię z jednej strony wikłać. Tak, ale wydaje mi się, że gdyby Portugalczyk przeprowadził się do Polski, to mierzyłby się z podobnymi rzeczami, tak. Bo po prostu dla niego by było to nowe. To są nowe miejsca, do których musisz iść, nowa jakaś tam forma, wiesz, podpisywania umów i różnych rzeczy, które... wszędzie funkcjonują, w każdym kraju po prostu w ogóle zderzenie z biurokracją jest zawsze czymś męczącym i stresującym, ale myślę, że musielibyśmy przez to przejść wszędzie, po prostu w swoim kraju poruszasz się po tym sprawniej, wygodniej, bo już to znasz ze swojego zaplecza. Pewnie. Wrócę na sekundę do jedzenia, bo mam wizję tej kawiarni z tym telewizorem i z tą ladą szklaną. Czy mogłabyś nas przeprowadzić przez taki dzień mieszkańca Lizbończyka, mówi się? Tak mi się wydaje. Dzień Lizbończyka, jeśli chodzi o właśnie na przykład gastronomię. Wstaję rano i powiedziałaś o kawce. Ale mówisz o mnie, czy o lokalnych, o Lizbończykach? O takim nie wiem, jeszcze nie rozmawiałam z nikim, żeby tak go przeskanować, jak wyglądał wyglądałby jego dzień, ale na pewno ważnym elementem jest nasłonecznienie, czyli siedzenie na ławeczce i wygrzewanie kości. Na pewno jest ta kawka rano i podjadanie paszteli. Także to jest stały element. Później są te wszystkie takie nie tyle bary mleczne, bo to są takie stołówki, które wyglądają też identycznie jak te barki wyglądają identycznie, to później te takie stołówki wyglądają podobnie, że masz lunch z 3 różnymi daniami do wyboru i on kosztuje około 80 euro, czyli wcale nie tak mało. I w skład tego wchodzi jakiś kawałek właśnie ryby, frytki, ziemniaczki i jakaś z boku surówka. Także bardzo klasycznie. To jedzenie tradycyjne jest takie dosyć proste, powiedziałabym czasami wręcz chamskie. Zdecydowanie bardziej ubogie niż hiszpańskie jedzenie. Zdecydowanie kultura jakby jedzenia też jest mniejsza niż w Hiszpanii, właśnie tych tapasów, podjadania. Paweł gotuje bardzo dużo, więc dla nas najlepsze jedzenie jest faktycznie w domu. i nie wynika to tylko z chęci oszczędzania, ale faktycznie tego, że no po prostu kocha gotować i dobrze jemy w domu. A później to nie wiem, na pewno też wino, no wina pije się dużo, wino jest relatywnie tańsze też niż w Polsce, chociażby przez sporą kulturę jego picia, jest bardzo dużo naturalnych win do tego stopnia, że masz wrażenie, że tych natural wine barów jest tyle co żabek powoli, ale więc to wino jest też dosyć stałym elementem. Sporo osób ma pieski, ja też tego wcześniej nie zauważałam, sporo starszych ludzi, co też wpływa pewnie na to, że często po tych pieskach się nie sprząta. Ja się śmieję, że to jest jeden z obrazów i zapachów dla mnie Lizbony, że Lizbona pachnie haszyszem, którego się też tam sporo pali i czuć go wszędzie. W kraju panuje depenalizacja, także jest jakieś luźniejsze podejście do tego tematu. Plus no pachnie niestety, sorry, ale no kupą, no, której ludzie nie sprzątają na krawężnikach często, więc trzeba uważać pod nogi, żeby się nie poślizgnąć na czymś. Ekspaci jakby sprzątają, a no nie chcę tutaj obwiniać lokalsów, bo nie przyłapałam nikogo na gorącym uczynku, ale no sporo starszych ludzi, zakładam, też z niemożliwości takiego, wiesz, schylania się i ogarniania tego, może też nie sprzątają zawsze. Ale tak, jest sporo piesków i kochają w ogóle pieski. Ale czy Lizbona kocha pieski? Bo tak sobie myślę, że tam jest są tak duże różnice wysokości, jest raczej bardzo dużo... Pieski może nie do końca kochają Lizbonę. Ja miałam tak z Joko, z naszym psem na początku, że ona jeszcze dla nas była dodatkowym stresem tych pierwszych tygodni, bo ona się tam totalnie nie mogła odnaleźć. Nie masz nigdzie trawy, nigdzie. No. Więc żeby pójść na pierwsze siusiu, no to musisz znaleźć jakiś kawałek. Zazwyczaj to jest punkt widokowy, który idzie w dół, jak z górki, więc nie masz jakby płaskiej powierzchni. Jakieś większe parki, no to trzeba kawałek podjechać, więc my czasami idziemy 10-15 minut do pierwszego miejsca, gdzie ona dopiero się załatwiała, bo w ogóle nie była obyta z tym, że no, na chodniku też się można załatwić, a portugalskie pieski to robią, no bo zostały w takiej kulturze też wychowane, więc dla nas to było bardzo z nią stresujące, plus masz wszędzie takie chodniki z kamiennych kostek, w związku z czym one nie są płaską nawierzchnią, tylko są trochę nierówne i ją to boli, więc ona chodzi płaskimi krawężnikami, bo ją denerwują te wypukłości, także się przestawiała, ale no już dzisiaj jest lepiej. Chociażby ze względu na to, że jeździmy z nią na dłuższe spacery na plażę, a wiele psów, między innymi nasz, kocha piasek i kocha plażę znacznie bardziej niż bieganie po lasach, więc ta w ogóle możliwość jeżdżenia na spacery dla samego siebie czy dla psa na nadwybrzeże jest absolutnie ogromną zaletą też mieszkania w Lizbonie. I zakładam, że Lizbończycy z tego korzystają, bo często tak jest, że mamy dostęp do czegoś pięknego, ale właśnie jesteśmy w pędzie wielkomiejskiej pogoni za kolejną rzeczą do zrobienia, a właśnie może to jest to miejsce, gdzie ludzie po prostu robią sobie przerwę i jeżdżą nad wodę. Korzystają z tego właśnie, jak jest prognoza, jak są fale, jest dobry surfing, jak jest piękna pogoda, chociaż na tą piękną pogodę słyszałam, że potrafi się też przeklinać, że Jezu, już jest tyle tego słońca, już nie mogę tego słońca. I właśnie z tą moją koleżanką rozmawiam, ona mówi, wiesz, jak masz taką pogodę, to w ogóle nie masz takiego sezonu jak u nas, że chcesz posiedzieć w domu pod kocem, że ci brakuje czasami tego, żeby zwolnić i posiedzieć w domu, porobić jakieś porządki, a tu masz cały czas słońce, więc masz poczucie, że nie chcesz marnować tego słońca, no bo przecież świeci, no to trzeba wyjść, nie będę siedzieć w domu, więc cały czas gdzieś tam wychodzisz i wiadomo, jest to super, ale ona mówi, że tęskni za tym okresem zimowym. Plus minusem, który już doświadczyłam, jest faktycznie to, że jest zimno w mieszkaniach. Śmieją się jakby też lokalsi, że zimą jest zimniej w domu niż na zewnątrz, bo są grube mury, nie masz żadnego centralnego ogrzewania, więc kupujesz te wszystkie farelki, grzejniki, które są na prąd, więc też te rachunki potrafią być naprawdę wysokie. Ta moja koleżanka, która ma męża Portugalczyka, też mówi, że jakby stałym elementem jest dogrzewanie się pod wspólnym, rodzinnym stołem, że tam jakaś farelka i grzeje ludziom w nogi, że dla nas poczucie, jak jechaliśmy do Polski, to mówimy, o, pojedziemy do domu, do mamy, tam będzie ciepło, także będzie można chodzić w skarpetkach i krótkim rękawku, a tu jednak budzisz się, zakładasz warstwy, chodzisz w pantufas, czyli w takich, wiesz, kapciach a la góralskich, wiesz, owczych, żeby ci było ciepło w stópki i mimo tego, że masz słońce za oknem, 15 stopni na zewnątrz, tam około 8 wieczorem, to potrafi być naprawdę przeszywająco zimno, plus wiesz, jest też wietrznie ocean, więc to jest swój rodzaj zimy, tylko jest takim rodzajem zimy, że masz cały czas kolory. I ja dopiero teraz, będąc dłużej w tym okresie zimowym, odczułam to, że nie czujemy w ogóle klimatu świątecznego, tak absolutnie, przez to między innymi, że nie tylko świeci ci cały czas słońce, więc masz dostęp do witaminy D i w ogóle energii, ale widzisz zieloną trawę i niebieskie niebo, czyli kolory, które nie kojarzą ci się z zimą, bo nawet jak zaświeci słońce, no to umówmy się, tego zielonego u nas przez dobrych kilka miesięcy nie ma, a on jednak daje wielkiego kopa takiego energetycznego. Ale Portugalia w ogóle, jeśli chodzi o kontynentalną Europę, no jest najcieplejszym, tak mi się wydaje, miejscem, ale mimo wszystko, nie mówię o wyspach należących do Europy. Ale... Hiszpanii jest cieplej trochę nawet. Okej, bo istnieje też taki mit, że Portugalia to jest miejsce, gdzie jest ciepło przez cały rok i ludzie na przykład chcą tam pojechać sobie w jakimś zimniejszym miesiącu i nagle się okazuje, że no dobra, no jest cieplej, ale to nie jest lato. Jasne, a poza tym to 16 stopni teraz, czy nawet 18, bo jak wyjeżdżałam, no tam 15 grudnia było faktycznie 18 stopni też przez kilka dni. To jest inne 18 stopni niż u nas wiosną czy latem, przez właśnie poziom wilgotności też w powietrzu. Portugalczycy się śmieją, że jak widzą właśnie w listopadzie czy grudniu kogoś w krótkim rękawku, to z daleka wiedzą, że to jest turysta, no bo widzi przecież pogodę 18 stopni, będę kurtki zakładał. Jakby przyjechałem tu po to, żeby się wygrzać, a oni wszyscy sztywniutko, grube kurtki, psy są tak poubierane zimowo, że ja czegoś takiego nigdy, nigdzie nie widziałam i ja płaczę ze śmiechu. Kurtki puchowe, sweterki, golfiki, w ogóle jakieś ocieplacze. Ja patrzę i mówię, Jezu, a i na mnie i na Joko, takie w ogóle stara, a ty skąd przyjechałaś, że nie nosisz kurtki? Jakby nie udawaj, jest zimno. Więc ja często, wiesz, rozmawiam z kimś i się śmieję, że jest 16 stopni. Te psy w kurtkach, jakby mamy w Polsce, rzadko są minus, w ogóle psy w że w ogóle rzadko widzisz psy w ubraniach. On mówi tak, ale wasze psy są przystosowane do waszej zimy, a nasze psy do naszej zimy. Jeśli mi jest zimno, to znaczy, że mojemu psu też musi być zimno. I tak, ktoś mi tak działa. To wytłumaczył. Dokładnie. Okej. Znaczy, ja byłam teraz właśnie w Lizbonie i tak w kontrze do tego, co mówiłaś o słonecznych dniach, przez tydzień prawie cały czas padało, ale to był jakiś taki ewenement chyba ten moment. No, był w ogóle październik, był bardzo deszczowy, taki, że to też był nasz miesiąc wjazdu tam i znowu obrazka, że przyjeżdżamy przez to, że ma być słońce. W Polsce była przepiękna jesień, a tam naprawdę były 3 tygodnie hardkorowej pogody takiej, że no codziennie padało, było naprawdę brzydko, było szaro i brzydko, potrafi być brzydko. Ale też mimo wszystko lało, ale na przykład miałam sandałki i nie było mi zimno, ale miałam też kurtkę puchową. To było bardzo dziwne, ale też jak powiedzieć o tej swojej koleżance, która tęskni za pewną ponurą aurą, jaką, do jakiej jest przyzwyczajona, to jest trochę właśnie chyba o tym, nie? Że jeżeli wychowujemy się z tą cyklicznością i z tymi różnymi porami roku, to potem możemy mieć takie poczucie, że czegoś w tym roku brakuje do tej pełni. Tak jak jestem fanką słońca, ale też kiedy u nas właśnie w październiku nagle było 20 stopni, to moje ciało miało takie poczucie, że jest dziwnie, że ja już nie mam siły. Ja już chcę w tym płaszczu jednak. Że już nie chcę czuć, że powinnam wyjść, bo jest ładniej, trzeba to wykorzystać. Więc myślę, że wiesz, zawsze każdy klimat gdzieś tam ma jakieś swoje, no nie wiem, plusy, minusy, też każdy musi do siebie to dostosować. Ale ona to tak świetnie powiedziała, mówi, no zobacz, cały czas świeci słońce, no nie mogę siedzieć w domu, masz cały czas jakby trochę obowiązek korzystania z tej pogody i nie możesz jakby z niego zrezygnować. Ja to rozumiem pełni. Wiesz, i ona mówi, już mogłoby przestać świecić. Ja mówię, czekaj, nic nie mów takiego, bo grudzień był wyjątkowo słoneczny, w ogóle była lampa cały miesiąc, był przepiękny, listopad zresztą też, październik był słaby, ale no nadal, umówmy się, perspektywa 300 prostu słonecznych dni jest czymś naprawdę mocno krzepiącym. Lena, czy podzielisz się z nami swoimi ulubionymi adresami w Lizbonie, które poznałaś na ten moment? Może to być z kategorii czy właśnie jedzeniowo-kawiarnianej, albo właśnie parki, czy jakieś miejsca kulturowe. Takie punkty, do których lubisz wracać, albo do których nie, o których byłaś i poleciłabyś też komuś, żeby zajrzeć. Wiesz co, tworzę sobie taką mapę swoich ulubionych miejsc, ale ja zazwyczaj polecając coś bardziej polecam po prostu jakiś obszar, który warto sobie eksplorować ze względu na to, że ma różne ciekawe rzeczy. Od tego centrum faktycznie ostatnio staram się oddalać, bo kojarzy mi się od razu ze stresem. Pojechaliśmy nawet na prezenty świąteczne, na taką ulicę pełną fajnych, młodych butików. Nie powiem ci, jak się nazywa ta ulica, ale no masz naprawdę szereg, możemy to może dodać gdzieś w opisie, szereg fajnych, lokalnych marek, które drzwi w drzwi pootwierały swoje lokale. Jest naprawdę spory wybór właśnie od ubrań, przez jakieś tam sklepy winylowe, ceramikę. Jest taka zakupowa ulica, która naprawdę ma świetne produkty, ale jak ja tam pojechałam i chcieliśmy coś kupić, to jakby był taki stres już pędu tego miasta, że skończyliśmy na tym, że kupiliśmy konserwy i wino. Już poszliśmy na łatwiznę, bo był tak duży wybór, że byliśmy tym aż przytłoczeni, więc faktycznie potrzeba trochę więcej na to czasu, więc tą ulicę na pewno ci podam. A ja, jeśli chodzi o moje polecenia, to żeby pokręcić się po Gracy. Tam jest park, do którego właśnie chodzę z Joko i tam jest przepięknie na zachód słońca. Jest taki kiosk, to jest taki też charakterystyczny architektonicznie budynek, który powtarza się wielokrotnie w Lizbonie. Wygląda właśnie jak kiosk, a bardzo często tam jest kawiarnia albo sprzedają piwko, albo jakieś inne rzeczy. Także w Gracy jest również taki punkt na kawkę za euro i pasztelkę za 2 euro i przesiadują tam właśnie psiarze, więc jest bardzo przyjemnie na zachód. I żeby po prostu nie chodzić do konkretnych miejsc, tylko bardziej szlajać się po jakichś obszarach. Właśnie Graça, Arroyosz, Anchosz, to są te dzielnice, gdzie ja się też poruszam i fajnie tam sobie pospacerować i zobaczyć trochę życie takie codzienne bardziej, a mniej na starówce i mniej turystyczne. I zaopatrzyć się w dobre buty. Dokładnie, no te kapcie w ogóle przyrzekam, no dobre buty do chodzenia, masz rację, ale ja od razu ty mówisz dobre buty, ja myślę tylko o kapciach, których ciepłe nie wzięłam. Kapcie, to raz. Tak, to jest ciepłe kapcie. Ale buty tego... do wspinania się po mieście. Tak, jasne, ale znowu to też ciekawa obserwacja, że też się bardzo szybko przyzwyczajasz do tego, że miasto jest tak ukształtowane, że faktycznie chodzisz góra-dół, że na początku czujesz jakiś tam zakwas w pośladkach, z którego nawet się cieszysz, bo mówisz okej, wykonuję tu jakąś pracę dla swojego ciała również, a później zapominasz nawet o tym chodzeniu góra-dół, jest to po prostu dla ciebie normalność już, więc nie cierpisz z tego powodu, chociaż faktycznie jak czasami mamy gdzieś iść, to mówimy, tam będziemy musieli iść góra, dół, góra, a tu przejdziemy tylko raz w dół, więc nawet wybieramy czasami dłuższą drogę, żeby tych przewyższeń było mniej. No tak, ale jest to atut tego też miasta. Ja też myślę, że to jest atut. To jest atut, bo mamy bardziej aktywny styl życia i teraz mi się przypomina, jak szłam na śniadanie, gdzie odległość wynosiła tam niewiele ponad 2 kilometry, i mapa pokazała mi 40 minut. I myślę sobie, jasne, nie będę szła 2 kilometrów, 4... Ja? I wiesz, 15 minut drogi i zobaczyłam właśnie wielkie po prostu przewyższenie. I mówię, okej, ma to sens, że jednak trzeba wziąć pod uwagę, że wolniej nam idzie poruszanie się po mieście, a jednocześnie to jest fajne, no bo więcej się ruszamy, więc myślę, że właśnie jak mamy czas, ten czas nam się trochę rozciągnie po portugalsku, to jest przyjemne. Powiem ci jeszcze jedną anegdotę a propos właśnie tego góra-dół, że odwracasz się i masz znowu jakiś punkt widokowy. I to jest przepiękne w Lizbonie, że ja mam też swój jeden ulubiony niedaleko naszego domu. Absolutnie kocham to miejsce. I sam fakt, że zaczynam tam dzień właśnie z psem, bardzo mnie zawsze cieszy, bo mam taką perspektywę na miasto z góry, których masz mnóstwo w Lizbonie, bo faktycznie to ukształtowanie terenu. Odwracasz się i jest znowu coś pięknego. I kolega, który mieszka obok, ja mówię, no i na tym naszym Miradorze mają super kawę, w ogóle tam, wiesz, fajny klimat, też przychodzą, widać, że mieszkańcy dookoła z pieskami, a on mówi, o, nie byłem tam, fajnie tam jest? I my tak na niego, nie no stary, masz w ogóle najfajniejszy Mirador pod domem, jak mogłeś tam nigdy nie być? A on mówi, no jakby Mirador jak Mirador, jest ich mnóstwo wszędzie dookoła i dla nas to było takie szokujące, że on nie zna tego, co jest obok niego, a on mówi, że no zna wiele innych, a poza tym jak też już mieszkasz w tym mieście, to też na inne rzeczy zwracasz uwagę, a nie ekscytujesz się też na pewno tak, jako osoba, która dopiero co tam przyjechała, czy zaczyna żyć na stałe. A jakbyś miała opisać Lizbonę, albo twoją Lizbonę w 3 słowach, co byś wybrała? No, znowu mi nasuwają się zapachy różne. Różne. To jest pozytywny opis. No, ale taki, że mocno, zawsze jak masz jakieś miasto w głowie, to co mi przynajmniej staje przed oczami, to jakim tempem żyje to miasto, jakimi zapachami jesteś w stanie go faktycznie określić i kolorami. Więc dla mnie to są te miradory, czyli punkty widokowe, słońce i kolory i te rozmowy z ludźmi, czyli w takim krótkim jednym zdaniu spacer na punkt widokowy i kawa z przypadkową osobą. Piękne. Mam taki zwyczaj w tej serii, żeby pytać gości, jeżeli nie w tym przypadku Lizbona, to jakie miejsce, ale pozwolę sobie zrobić mały... Ja ci od razu powiem. Plot twist, bo ja bym chciała za ciebie zapytać o Bangkok, ale nie wiem, czy to byłaby ta odpowiedź, która by padła. Tak, na pewno. Więc powiedziałaś, że no, jednak jest to inne miejsce, jeśli chodzi o kulturę. Jest to miejsce o wiele bardziej oddalone od, no, może nie domu, ale od korzeni, nazwijmy to w ten sposób. To co sprawia, że ten Bangkok jest miejscem, do którego wracacie i właśnie, jeżeli nie Lizbona, to dlaczego... Może kiedyś, może potencjalnie Bangkok. No właśnie, od początku zawsze to byłby mój pierwszy wybór. Po tych kilku miesiącach my do Bangkoku latamy od 10 lat i jakby zawsze to miasto mnie fascynowało, jakby to jak zmieniało się na przestrzeni tej dekady, jak rozkwitało, jak po prostu adaptowało różne trendy i przekształcało je na coś swojego i wyjątkowego, jak bardzo jest oryginalne, ale przy tym spokojne. Ludzie kojarzą Bangkok z ogromnym chaosem i pędem. Ja tam odnajduję niesamowity spokój, bo widzę tam bardzo dużo tolerancji, takiej, z którą naprawdę masz dużo obycia z każdej strony, więc uczysz się tej tolerancji, którą wydaje ci się, że przecież posiadasz, ale ona otwiera cię tam zupełnie na coś nowego. Ja tam się niesamowicie dobrze czuję. Jestem bardzo wolnym człowiekiem, takim w samoocenie i w ocenie, a właściwie braku oceny innego człowieka. Faktycznie czuję, rozumiem, że masz na myśli wolnym, że free, a nie, że wolnym, że slow. Tak, wolnym, że free, zdecydowanie. Tam jest jednak trochę większy pęd, ale dlatego, że chcesz w nim być. Same dźwięki, właśnie w Lizbonie jest cicho, słyszę mnóstwo ptaków, kogoś, kto sobie nuci pod nosem. W Bangkoku natomiast słyszę tuktuki i ich pierdzący dźwięk silnika i wiesz, osoby, które gdzieś tam trąbią i cały czas gadających ludzi, którzy non-stop o czymś rozmawiają, więc jest dosyć dużą skrajnością od Lizbony, ale odnajduję w tych obu miejscach spokój i właśnie coś, co mnie wciąga i fascynuje. Bangkok nie mógłby być i nie jest na naszym stałym miejscem ze względu na psa, którego mamy. Po pierwsze stresuje mnie bardzo myśl o tak długim locie z psem, który nie mógłby być na pokładzie, tylko w luku bagażowym, więc to gdzieś tam odpada w przedbiegach. Po drugie, no nie jest to za dobry klimat dla psa, który wychował się jednak w Europie. Jest bardzo ciepło, jest dosyć duża, właśnie ogromna wilgotność, też mało terenów zielonych, dużo parków, w których chodzą jednak warany i w związku z tym nie możesz tam chodzić z psami. W Bangkoku mnóstwo osób ma małe pieski, które wozi ze sobą w plecaku i często załatwiają się na maty w mieszkaniach, więc jakby kulturowo to też tak wygląda. Mało tych psów widzisz. Ale wracając do twojego pytania, tak, to są te dwa moje miasta. Wracamy teraz do Bangkoku ze względu na to, że napisałam swoją pierwszą książkę, która jest połączeniem przewodnika i opowiadań właśnie o tym dla mnie najbardziej fascynującym miejscu, w jakim żyłam. I wracamy teraz ze względu na wersję angielską, która będzie dostępna od stycznia. Także robimy taką trochę promocję międzynarodową, żeby dotrzeć też do innych krajów z tym tytułem, bo wydaje mi się na tyle oryginalny, jeśli chodzi o to, co jest dostępne na rynku, że możesz przeczytać sobie tą książkę w samolocie i jakby trochę poczuć, o czym jest to miasto, nie tylko dowiedzieć się właśnie, do jakiej kawiarni iść i gdzie spać, czy w którym parku posiedzieć, ale tak, żeby skumać trochę bardziej Bangkok, nie właśnie przez pryzmat tego chaosu i tego, co jest bardzo często powtarzane, jeśli chodzi o wizerunek miasta. Ja tam odnajduję mnóstwo właśnie spokoju, wolności i mam nadzieję, że to też przekazuję w książce. A umiesz sobie wyobrazić taką rzeczywistość właśnie hybrydową, lizbońsko-bangkokową? No teraz staramy się trochę to uskuteczniać. Teraz lecimy na miesiąc do Bangkoku i nawet wczoraj kolega pytał, no dobra, do Tajlandii, ale co będziecie robić? No lecimy do Bangkoku. On mówi, no ale gdzieś tam, no może na jakiś weekend wyskoczymy na wyspę, ale no jedziemy do miasta, trochę do pracy, no bo chodzimy tam do biblioteki i pracujemy, ale no dla mnie to jest totalna też przygoda siedzieć po prostu w tym mieście, które kocham, absolutnie ubóstwiam to miasto, nie mogę się doczekać, jak wsiądę dzisiaj do samolotu, żeby było śmieszniej. To powiedz na koniec, jakbyś w takim razie opisała Bangkok w 3 słowach, żeby nam to pięknie skontrastować z Lizboną. Żeby skontrastować to z tym miradorem w słońcu i rozmową z przypadkowym człowiekiem na kawie. W Bangkoku siedzę na skuterze, palę się w słońcu, pocę się maksymalnie, ale jadę przez taką grę komputerową tego miasta, slalomami, przecinając po prostu rozświetlone miasto, które cały czas czeka z czymś nowym. Myślisz, że twój Bangkok i Bangkok, o którym piszesz, jest nowy, świeży, inny niż taki, jak widzą go inni autorzy czy podróżnicy? Mam wrażenie, że tak, bo jest połączeniem czegoś, co tam jest bardzo tradycyjne i ja na tym też się skupiam, jakby starając się odkrywać różne karty, odpowiadać właśnie na jakieś pytania. Zrobiłam ogromny research też do tej książki, więc jak podziwiasz kogoś, kto nosi amulety na szyi, no to ja chciałam gdzieś więcej wiedzieć o tych amuletach, co one dają, jak się je wybiera, czemu je się tak kolekcjonuje i zestawia po 5 razem. Także gdzieś o te kulturowe niuanse odkrywam. Sam fakt częstotliwości chodzenia na masaże, z czego on wynika, jakby czemu to jest tak popularne. Założyciel szkoły masażu mówi mi o tym, że to jest jakby ich kultura, że dotyk jest bardzo obecny w ich domach, że dziadkowie są masowani przez wnuki i to jest jakby na porządku dziennym. U nas by to było takie, no, masować dziadka, jakieś wiesz, starsze ciało, że wydawałoby nam się to dziwne, a tam to jest bardzo obecne. Dziecko się uciska od narodzenia, wie w których punktach, żeby właśnie udrożnić jakieś spięcie w ciele, więc mówił mi, że ten masaż jest po prostu dodatkiem do dbania o siebie, ale najważniejszy jest self-masaż, czyli poranna gimnastyka i że każdy tą gimnastykę faktycznie w jakimś mniejszym lub większym stopniu uprawia. Więc tak, taka jest też ta książka, żeby trochę zrozumieć kulturę, a nie tylko widzieć to po prostu przez taki powierzchowny obraz. Ta książka nazywa się Bangkok Stories. Czy w takim razie powstanie Lisboa Stories? Jest taki plan, ale na to potrzebuję trochę więcej czasu, bo trudniejsza jest Lizbona do napisania. Wydaje mi się, żeby była na tyle ciekawa, jak przedstawiłam Bangkok. Nie chciałabym, żeby to właśnie było takie oczywiste, w przypadku Lizbony, żeby to była tylko lista adresów, tylko chciałabym to połączyć właśnie również z reportażami i wywiadami, które również w Bangkoku robiłam, żeby zrozumieć bardziej Lizbonę, jej tempo i to, z czego wynika tych wiele rzeczy, które obserwujemy, ale nie wiemy, co się za nimi kryje. Lena, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się Twoją historią i z Lizbony, i poniekąd z Bangkoku, i trzymam kciuki za Wasze dalsze miesiące, lata, może i całe życie, kto wie, w Portugalii, w Lizbonie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bye bye. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak Żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.